Witam was serdecznie. Już innej pory dnia już nie utrafię. Co tu się stało, pamiętacie, co mówiłem, wałek się nie włączył? Nie zalałem azotu. I wyregulowana, i ile niższa. Dam sobie podkładkę, bo tu słońce wpada przez szyberdach. Krisu leci, te dwa, te trzy. To już tak to można chyba nazwać, bo kłosy już są... Już są praktycznie wywalone. A tu trzeba jechać. Tu trzeba jechać, jak to się mówi, samo się nie zrobi. To już tak jest spóźnione przynajmniej o tydzień, albo i lepiej. No po złości jeszcze mi podwiewa wiatr. A było cicho, mówię, jadę tutaj, bo cicho jest. Co on wieje, na co on wieje, nie mam pojęcia. Dosyć, że mam 2 godziny, żeby obskoczyć te kawałki z października. To jeszcze mi tu nie sprzyja, bo tak bym zaraz dał rurę. Żeby było wyższe ciśnienie, byłoby lepsze rozpylenie kropel, ale jak za chwilę będzie wyższe ciśnienie, no to ja zamiast pryskać tą pszenicę, która już czeka na mnie, to ja będę pryskał niebo, a nie pszenicę. No i tak muszę sobie jeździć 9 na godzinę, to już tak jest, można by powiedzieć, kres, jeśli chodzi o tą prędkość dzisiaj. Są momenty, że jest cisza, są momenty piątej klasy, gdzie nie była regulacja. No i całe szczęście, że jej tu nie było. Najprawdopodobniej jej tu nie było. Mam taką nadzieję, fajnie widać. Zaraz będzie fajnie widać, zaraz wam pokażę. No kurde masz, no. Pojechałem obwodzik, była cichutko. Naprawdę mi w tym tygodniu nie sprzyja praca. Tak jak wam mówiłem, no koła mam w kubocie, no widzę, no gniecie ten rządek od środka, no bo tutaj też jest góra i tak tarmosi i opryskiwacz też ściąga. O, tu będzie ładnie widać moją regulację i zobaczcie, mimo tutaj już taki z piątki na szóstkę jest przełamanie, no zaraz dojedziemy do tego punktu. Ja się nie będę zatrzymywał, bo nie mam na to chwili momentu. Tu jest odcięcie i tu tak samo, zobaczcie sobie, o, tu rozłączyłem, ta pszenica jest tu na przejściu wyższa i ma już kłosy wystrzelone. Czyli co wniosła regulacja? Regulacja jakby troszkę opóźniła ją, tak to wygląda, w wegetacji, tylko ona na szóstej klasie też się broniła po prostu, tak? Ona się broniła przed złymi warunkami, ona ten kłos wywaliła. No i tu nie było regulacji, tu odpuściłem cały ten pagórek z regulacją, tu wiedziałem, że jest kicha. No i tu już, tak jak wam mówiłem, i tutaj jest taki śmieszny, lepszy odcinek. No na szczęście widzę, że triburon metylu podziałał na ten. Oście, kurde, Florek, dobrze, że on tam rozłączył. Ale Chrystus zanurkował. No i teraz możemy się troszkę przypatrzyć. Nie mam wiele baterii, także wiele nie będę mówił. Tu jesteśmy na piątce. Widać ładnie, nie? Odcięcie. Tu tamtąd była regulacja, tu już nie było. Tu nie było w ogóle regulacji. Tu tylko był azot. Też widać to odcięcie. Może nawet się trochę połakomiłem w tym roku, dalej to rozłączyłem. Ale zobaczcie, jak śmiesznie. Tu już nie wiem, czy była regulacja, czy jej nie było. Musielibyście się cofnąć wy do filmu. Ale wiem, że... Aha, ja tu mogę rżnąć, bo mam tu okrojoną dawkę na 200 litrów. Normalnie jadę 216 z tego względu, że... Tak, tak, tu nie była także regulacja i tu już był załączony opryskiwacz. Mówię, minąłem górkę i zobaczcie, 20 cm przynajmniej jest wyższa. Dobra, wracam sobie na sterowanie, 9 na godzinę, jadę na 2 tempomatach, z góry mam mniejsze obroty, pod górę mam większe obroty, jadę bez napędu i to zadanie miał dziś wykonać Ursus. I po to był Ursus robiony,
Wąskie koło miało być założone z opryskiwacza względnym, to jest system bezorkowy, gruby, RX-owy. To są już ścieżki tak twarde, najpierw myślałem, że on sobie nie podciągnie się pod te piachy. Ale mówię, Ursus, Ursus to jest Ursus, podzieliłbym tu niecały opryskiwacz, dałbym 2000 litrów, mówię, poszedłby. No i Ursus miał sobie tutaj dzisiaj pryskać, miałem założyć wąskie koła. Albo na tych balonach, bo te balony są takie, żeby się zmieściły w tą ścieżkę. Tak jak sobie mierzyłem przód w Kubocie, a w 80 to tam jest 1,83 m rozstawu, to tam jest jakby 3 cm, czyli po 1,5 na stronę, tak? Względem Kuboty na 1,80 m, załóżmy. Może też nie do końca, bo musiałbym to dokładnie zmierzyć od środka do środka, ale no bo tył jest 1,80 m, przód jest trochę węższy. Nie wiem o ile, ale chyba tam jest po 4 czy 5 cm na stronę, to takie by wychodziło 170. No to zawsze miałem do Ursusa jeszcze te oryginalne 20-calowe koła i mówię, założymy sobie takie kolażówki. Ursus by przejechał, śladu by nie było. Ale nie mam kiedy. Uwierzcie mi, no dzisiaj kręcę te kółko. Choć to się wszystko też poprzestawiało u mnie, jeśli chodzi o wyjazdy. Jakaś trawka rośnie. Trawka? To na pewno nie trawka. To na pewno nie trawka. Trawka by ze środku pola nie rosła. Coś sobie tam rośnie. Na takich parę źrzbiełek stoi. Ani to na miotło nie wyglądało. Miotła się wzięła z Łowrocia. Ale mam gdzieś jeszcze w domu aksjal. Wiem, że jeszcze będzie można pojechać, ale poczekam już chyba na... Poczekam już na Ursusa. O, tu jest kawałek miotły się utrafiło. No ogólnie tutaj bokser, jeśli chodzi o miotłę, poradził sobie z nią. Tu było chyba dawane 2-2 litra. Nie poradził sobie z makami. Nie wiem, może ta dawka jest troszkę za niska, bo tam jest rejestracja aż 3 litry na jesień. A ja 2-2, bo tak też kolega Sławek, który boksera stosował długo, jak łącznie z Lumaxem. No i tu byłoby kapitalnie mieć kolażówki, nie? Jak to się mówi, zamykam oczy, jadę. Trudno. Może jak już nie będę, a jak będę robił tę trójkę, to będę jechał Ursusem już. O, Ursus będzie sprawny. Do tej trójki to aż zdążę Ursusa naprawić. Tu jeszcze mogę na mniejszym tempomacie sobie pojechać. I na dół beleczkę. I do góry beleczkę. Tak jest. No i sobie lecimy. Lecimy sobie dzisiaj. A z czym my sobie lecimy? A leci tutaj 0,4. Tak, jakoś mówię, dobra. 0,4. Może ciut za mało to leci, no bo to leci 100 gram wtedy. Azji z oskrobiny. No i leci tutaj 100. To 25 gram priodkonazolu. Priodkonazol. Tak sobie wymyśliłem, nie wiem dlaczego. No dobra, zobaczymy, jak to się spisze. Dobra, drugi tempomat, ale muszę sobie go rozłączyć, bo potem wpadam na obrocie, a on ma jeszcze tam 1300 obrotów i how do you do prosto. Dobrze, że prosto nic nie ma, tylko moja pszenica marna, bo marna. No i kurde, no niestety, no kapitalnie byłby wieczór. Wieczorem muszę wrócić do szpitala. Teraz Kornelia pojechała. Ja teraz później na zmianę i na nockę zostaję, bo młodsza córeczka jest strasznie mamusiowa i tylko mamusia, mamusia. No a starsza już bardziej rozumie, a młodsza to już jeszcze mamusia, mamusia. No, wczoraj też właśnie było cała koło myja z tym wszystkim, tu ze świdnicy pędziłem do domu. Pełne obroty silnika i rura. Bo właśnie musiałem jechać do szpitala na nockę. No i tak to można sobie planować. No i dzisiaj od rana miałem sobie na spokojnie do Ursusa i tu dzisiaj miał już Ursus zasuwać, bo już był do tego szykowany. Miałem sobie ten wtryskiwacz ogarnąć, mówię, na spokojnie, koło południa sobie wyjadę Ursusikiem, przerzucę, kurde, koła.
No ale no niestety, no, życie pisze różne scenariusze, akurat u mnie wyszło to wszystko na zakmotwane, niemiłosiernie. Myślę, żeby tutaj świniok pojechał już tutaj, bo ta woda ucieka, a na dole na obrocie jest równo, to on by sobie tutaj poradził. No czak żać, mimo że zostaje, można by powiedzieć, do niedzieli. W niedzielę tym razem wyjeżdżam. Miejmy taką nadzieję, że w niedzielę wyjadę. Już planowo wyjadę w niedzielę. Kurde, ale tu mi się, aż mi się guziki pierniczą. Nie, muszę sobie przepływ hydrauliki zwiększyć, bo sobie zmniejszyłem, a tu jest tak machania belki, że nie dam rady. No i wam ostatnio prezentowałem tego dziada pszenicę. Dziad bez regulacji goni tą, co mała regulację. Właśnie, jedno będzie w Ursusie przerąbane. No patrzcie jak wieje, no szkurde mać. Nawet jak miałbym wyjść, co wam cokolwiek pokazać, to za bardzo wieje. Ale na szczęście ta pszenica się, o zobaczcie, podmuch, przeleciał. Ale, a rewers rolniku to kto włączy? Ja mówię, co on nie jedzie, zepsuł się? Nie no, jakby się Kubuj zepsuł. Jakby się Kubuj zepsuł, to trzeba by coś wymyślić, nie? 3, 6, 7, dobra, póki nie wieje, to się gonimy. Gonimy się tutaj z tą pszenicą. Dysze jako tak opryskają, widzę pod słońce, że w miarę wszystkie lecą. No, oset też widać, tryburon metylu. Triburon metylu. Jak mówię metylowy, on jest metylu chyba bodajże. No ale to wiecie, jaki środek chodzi. No i udało się tutaj, bo tu jako tako przytuli, udało się opanować jakby z jesieni. Nie widziałem tu za wiele przytuli, dlatego mówię, dobra, nie ma to dorzucać, tu jest asory. Nie ma co dorzucać żadnego tutaj dziadostwa, jeśli chodzi o czyszczenie, choć tam asory też było stosowane, tylko tam dużo wcześniej, tak? No teraz to już byłby, teraz to byłby już przesada, bo już jest kłos wywalony. Teraz to można byłoby jeszcze użyć, no może tego fluokcypry, ale 0,3 i od razu z aminokwasami, no trudno. Tu byłby tanio 0,3 tam, czy 0,35 i litr tych aminokwasów, no to 40 zł, tak? No, to tam by wyszło 7 dych, ale może byłoby pewniej. Już teraz nie dodaję, no bo nie wiem, bo już też mam jeszcze na jedną plantację. Może mój tu błąd, mogę tutaj wlać jeszcze mu, wlać mu tutaj troszkę tego dziadostwa. No ale no niestety szybko, rura, no i jest rura, nie? No i jest rura, no i tak to wygląda. Można byłoby tu jej sypnąć jeszcze na ten liść flagowy, żeby jeszcze ją pokrzepić, ale no sobotę 10-20 litrów ma spaść, dlatego mówię, że jestem rzekomo, ale już ten piątek to będzie ostatnim dniem, w którym będę mógł przeprowadzić jakieś prace, jeśli chodzi o pszenicę. Już nic nie odchwaszczam, pojadę, wrócę, środek się tutaj wciągnie, będę se wtedy tukł się Ursusem, zresztą będę się wygłupiał. No najwyżej na tą górkę nie wjadę, to zawrócę w połowie czy coś i obera na tym piachu wywinę i zjadę na dół z powrotem, trudno tam. Tam i tak jak przyjdzie słońce, to upali wszystko. Czy to będzie tak, czy to będzie tak. No, mam nadzieję, że cokolwiek wam powiedziałem, naprawdę dzisiaj nie mam jakiejś wielkiej głowy do rozmowy. Ja się tam was na chwilę zabiorę na asory tam, gdzie już jest też lekka ziemia i zobaczymy jak ona tam wygląda. No bo ona tam troszkę, tam jest jeszcze Emil i asory. O, tam się wam z wami jeszcze szybko wybiorę, póki cokolwiek jeszcze pamięci, cokolwiek paliwo, bo dzisiaj w nocy to nie wiem, spałem ze 3-4 godziny na tym fotelu, dosyć, że to nowa sytuacja, stres, to jeszcze na tym fotelu spałem, to chwilę dziecko mnie budziło, moje kochane malutkie,
że chce siku, bo to pod kroplówką podłączona. I no i wiecie, no i wiadomo, to jest nawodnienie czy coś. Co dokładnie jest jeszcze jej, to nie wiemy. No mi się wydaje, że jutro rano coś więcej, będziemy więcej wiedzieć, ale to się wszystko naprawdę robi takie napięte i mi się przez to ciężko pracuje, no ale muszę to zrobić, no bo na przyszły tydzień pokazują nam cały tydzień, no 4 dni opadu, nie wiem czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, no ale 4 dni opadu to jest, wiecie już, nie? To jest po prostu, no mnogo, tak? No ja nie, że ja tu bym nie wjechał, bo naprawdę jest deficyt. Ja bym się tutaj spokojnie wjechał. O, tu również była, nie było regulacji, zobaczcie. Górkę odpuściłem. No i może dobrze, w końcu na tych górkach trochę słomy będzie. Czyli widać efekty. Czyli można by powiedzieć, że regulator działał, wodą nie pryskałem. No i dobra, kita. Kita póki nie wieje, to troszkę przyspieszam na wyższym ciśnieniu. Ale nie wiem, czy się nie... Nie ma co się denerwować, spokojnie. Akurat duże kawałki do zrobienia, to mam nadzieję, że łop skoczę. Może gdzieś jeszcze tutaj szybko wyskoczę i nie będę was tutaj dzisiaj już męczył, przynudzał, bo ja też nie jestem tutaj, jeśli chodzi... Aha! Jeszcze poszedł Del Metros, bo ostatnio tu zauważyłem mszycę. No to mówię, no nie jest to drogi środek, może nie jest za rewelacyjny, ale jak ona sobie tam siedzi, no to ją przysłowiowo zrzuci. No i zobaczcie, jak tutaj osed. Mam nadzieję, że go dziada zatrzyma. Że tego dziada zatrzyma. O, i takie są, to są niedolania RSM-u, nie? Jakbyście się zastanawiali, skąd takie blade place. Przypominam, tu było 300 litrów RSM-u, około 300 litrów, to odpowiada około 125 kg azotu w czystym składniku. Pokaż rolniku, no tak trochę tarmosze, no już potem może, nie wiem czy to już będzie sens jechania na kłosa, już nawet nie będę wchodził tam, idę po tej ścieżce. No i tutaj te kłosy, dobrze by był kombajnem, nie? W drugą stronę, no niestety tutaj się nie mieszczę. Nie mieszczę się. No dobra, wyrwę bądź którą, żebyście nie mówili, że Chrisu tutaj cokolwiek tutaj sobie wybiera wybiórczo. Ty bukunato. Ty bukunato. To jest pole pod tebukonazolu i po litrze prochlorazu i tebukonazol 200 chyba 50 gram wszedł. Załóżmy jedno dziadowskie blade. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Standard. Tylko tu jest liczba kłosów. I co spowodowała susza? Susza spowodowała to, że ta pszenica wiedziała, że nie uciągnie tyle tych rozkrzewień i na szczęście odwiździła je na końcu. Bo są takie lata, takie sytuacje po polach, gdzie pszenica, załóżmy, ma dostęp do wody, jest rozkrzewiona, ciągnie. Przychodzi w czerwcu brak opadów i ona przestaje nam karmić te dodatkowe źdźbła. O, zobaczcie jak siedzi gówno, nie? Cyk, cyk. Ostatnio tu zaobserwowałem, dlatego mówię, jadę tam niedużą dawką, tam wychodzi 0,08 litra, bo tam jest chyba setka maksymalnie, ale to jedną butelkę na opryskiwacz, bo tak będzie mi to mniej więcej wychodziło. No i coś trzeba jeszcze będzie chyba z tym zrobić, ale no zobaczymy. Co tutaj, czy to jest tak zdrowy liść? A może podejdę, zobaczę. I tak będę musiał się ukumpać. A to najprawdopodobniej te pezowina mi tutaj troszkę też jest. No i zobaczcie, pszenica bez regulacji, dziadek cholera. I całe szczęście, ale zobaczcie jak ona jest jeszcze fioletowa, ona tu się aż świeci. No nie no, szału tu nie będzie, no nie oszukujmy się. Ale porównamy sobie kłosy, nie? Zaczynam od tego dziada też. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Czyli podobnie jak tutaj. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli ten kłos i ten kłos są identyczne, jeśli chodzi o piętra. Szkoda, bo tu by się przydało ze 14. Ale no niestety, no to też trafiło na warunki suszowe. I tak to wygląda. No coś by trzeba było tutaj dać na ochronę tego liścia flagowego. Nie wiem, czy samą tą azyzoskrobiną pocisnę, żeby było to taniej. Albo zostawić azyzoskrobinkę, a pocisnę tym proktokonazolem. Zobaczę, na ile w ogóle mam hektarów, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o... O, tutaj ładnie już pogniotłem jak skurczysyn tym kołem. No niestety, no. Bo ona idzie do wewnątrz. Do wewnątrz. No nic, trzeba będzie myśleć o kolażówkach, bo już chyba rynek ode mnie tego wymaga. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć.